Castorama, a raczej praca w tym sklepie wzbudza zainteresowanie wielu Polaków, którzy chętnie spróbowaliby swoich sił w tym gigancie branży budowlanej. Dotarliśmy do informacji, ile pieniędzy właściwie można zarobić w sklepie, a także jak dostać w nim zatrudnienie. Castorama, praca w popularnej sieci sklepów, cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród mieszkańców Polski, którzy bardzo często kierują się z CV do marketu budowlanego. Wielu z aplikujących nie zdaje sobie jednak zupełnie sprawy, ile mogą zarobić w sieci sklepów i jak będzie wyglądać ich praca. W tekście tym postaramy się uchylić rąbka tajemnicy i przedstawić, jak wyglądają warunki zatrudnienia we francuskiej sieci marketów budowlanych. Castorama, praca, jak dostać zatrudnienie w markecie. Abyśmy mogli zostać pracownikami Castoramy, musimy nawiązać kontakt ze sklepem. Najłatwiej jest to zrobić za pomocą strony internetowej sieci, która bardzo często aktualizuje listę poszukiwanych miejsc pracy. Szukamy ludzi, którzy pragną połączyć swój rozwój i sukces zawodowy z rozwojem i sukcesem naszej firmy. Zatrudniamy pracowników z różnorodnym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. W naszej firmie, niezależnie od stanowiska, dużą uwagę zwracamy na nastawienie pracownika, jego zaangażowanie oraz współpracę zespołową. Podejście pracownika do innych oraz jego umiejętność komunikowania się z otoczeniem mają kluczowe znaczenie, szczególnie w pracy związanej z obsługą klientów. Tylko osoba z odpowiednim nastawieniem jest w stanie pomóc klientowi podczas zakupów. Cenimy osoby otwarte, chcące rozwijać swoje umiejętności, wykorzystywać ogromne możliwości, jakie daje praca w spółce Castorama Polska. Czytamy na stronie internetowej sieci. Ponadto, sam sklep bardzo często ogłoszenia o poszukiwaniach nowych pracowników zamieszcza za pomocą portali ogłoszeniowych z pracą, takich jak Oli Pracuj. PL. Jeśli zależy nam na zatrudnieniu w tym miejscu, możemy także personalnie złożyć nasze CV przy okazji wizyty w sklepie. Ile mogę zarobić w Castoramie? Według danych dotyczących zarobków pracownika z Castoramy z 2017 roku początkujący pracownik dostawał 2600 zł brutto. Na początku października 2018 związkowcy jednak walczyli jednak o 900 zł brutto podwyżki względem wszelkich osób zatrudnionych w sieci. Nie mamy informacji, czy do takich porozumień rzeczywiście doszło, ale jest to nie pierwszy raz, kiedy związkowcy Solidarności związani z francuskim gigantem muszą pojedynkować się ze swoim pracodawcą o podniesienie pensji. Pomimo tego, szefostwo sklepu zapewnia, że wraz z rozwojem sieci zarobki będą się stopniowo podnosić.